I znowu witam w programie Drugie Życie z łomu w swojej firmie ogrodzie tym razem i domu. Mamy taki tutaj problem. Silnik z Big Quantum klient przywiózł, jest totalnie zajeżdżony. Zrobimy tutaj próbę przeszczepu oprzyrządowania do tego wspaniałego z automatycznym ssaniem, trochę sprzętu pozbawionego. No i tutaj będziemy zakręcać, przykręcać, przekręcać, napędzać parksajdy w ruch. Udary, nieudary. Jeszcze da życie napęd nożowi, silnik poniekąd stary. Może będzie robił na koniec sezonu jeszcze koszenie. Tak wygląda automatyczny układ wzruchowy, automatyczne ssanie. To jest taki termiczny przełącznik, blokada. To jest przepustnica rozruchowa. No i po prostu strumień powietrza popycha. Gdy się zagrzeje, zwalnia. Ssanie wyłącza. Gaźnik przygotowany do przeszczepu, dźwigienki zmontowane, wszystko będzie teraz skręcane. Sądząc po stanie świecy, to silnik nie powinien być w tym stanie, bo nie jest zakopcone, dobrze wypalone. To prawdopodobnie jego stan techniczny nie był jeszcze zły, za czym skończył na śmietniku. Ale cóż, jest chyba zapon przestawiony, sznurek został upierniczony. Silnik dostał z przedwczesnego zapłonu. I spróbujemy zdemontować ten piękny szarpaczek. I co my tu widzimy? Tutaj już widać przyczynę tego, że się sznurek zerwał podczas szarpania i o mało mi dłoni nie urwał. To jest wczesny zapłon spowodowany gwałtownym zahamowaniem silnika i ścięcie klina iskrownika. No i takie są pewnie objawy kolizji noża z kamieniem albo inną przeszkodą. No i spróbujemy ściągnąć to koło magnesowe. Można użyć ściągacza albo siekiery, młotka, tudzież innego sprzętu, wykorzystując zasadę dynamiki Newtona. Trzeba chwycić koło magnesowe i uderzyć w wał, żeby się do opuszczenia koła magnesowego przekonał. No się opierał, musiałem kilka razy uderzyć, ale udało się. No i tu jest właśnie ścięty klin. Tu jego druga część. Teraz się kończą kolizje noży z przeszkodami w trawie i na brzeżach trawników, spotykając krawędzie krawężników i innych kamieni przeszkód, można dokonać takiej właśnie destrukcji i uszkodzenia silnika. Tu jest dawca klina, uszkodzony zużyty silnik, który bez filtra pracował, no i nam wpust podarował. No tutaj wpadł. Pusta zamontujemy, wszystko zmontujemy, może odpali. Takie różne problemy bywają z tymi rozrusznikami, sprężyny pękają. Trzeba przekładać, inne zakładać, tu się akurat urwała. Tylko tak, tu jest obudowa silnika z automatycznym ssaniem, a tu z ręcznym primerem. No i cóż, albo trzeba wycinać i całą budowę przekładać, albo sprężynę przełożyć, tylko wystarczy z tego do tego i będzie coś dobrego.